Wojewódzki i Figurski w dobrej formie od rana. Podobno za nami kolejna walka. Ja nie oglądałem, bo ja mam ten tańszy Polsat i u mnie nie widać. Tylko słychać, ale podobno jak było słychać, to bił ten drugi. Ja włączyłem w takim momencie, kiedy było zbliżenie na twarz Pudziana w trakcie tej walki. Przez moment myślałem, że włączyłem Kuchnia TV, gdzie pokazują tak zwane bitki wołowe, a potem dopiero rozpoznałem znajome mi dobrze rysy polskiego czempiona. Było kiedyś takie hasło reklamujące Kielce: Don't give up, you're in Kielce. Każdemu zawodnikowi przyjeżdżającemu na walkę z Pudzianem powinniśmy pisać: Don't give up, you're in Poland. In the winner is Mariusz Pudzianowski, bo tak jest w kontrakcie. Jak się potem okazało, sędziowie oglądali zupełnie inne starcie niż widzowie tejże walki, ponieważ Mariusz nie tyle walczył. Mariusz nie tyle walczył z Brytyjczykiem Jamesem Thompsonem, ile walczył pod Brytyjczykiem Jamesem Thompsonem, który okładał ręcyma. A Brytyjczycy, jako że są znani z tego, iż rzeczywiście humor mają wytrawny i mają wielkie uwielbienie do rozbawiania publiczności, przejął mikrofon od zdezorientowanego i zupełnie niedużego dziennikarza Polsatu i postanowił opowiedzieć publiczności kilka dowcipów. To nie koniec emocji, jesteśmy naprawdę rozgrzani. Za kilka minut po... Fuck joke! Give Marius a big round of applause! Come on! What a fuck joke! To było tak zwane fotum separatum tego pana, który mówił, że bardzo się cieszy, że przyjechał, że jest naprawdę bardzo szczęśliwy i że zawsze ogląda. Tam było inne tłumaczenie, leciało symultanicznie. Pan konkurent Mariusza Pudzianowskiego krzyczał, że wrona wcale nie wylądował sam, że wasz noblista to leszcz, Ziobro, wracaj do PiSu. Podobno tak krzyczał. Nie wiem, jak wy tłumaczycie, co to jest skrót za KSW? Konfrontację sztuk walki. Od dzisiaj tłumaczymy, który sędzia wziął. Poranny Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od 8 do 10. Codziennie rano w SK Rock. Więcej na www.skrock.pl.